certyfikat PlayStation. W tym wypadku możemy korzystać z gier, które są udostępniane na PS Store. Jak wiadomo, już będzie to Sony Entertainment Network, będziemy mogli zakupywać gry, będziemy mogli mieć powiązane produkty, jak i z Sony Xperia, jak i z PlayStation 3. To będzie razem jedna kompatybilna platforma, jak najbardziej gry będzie można było zakupywać, grać i przenosić na różne platformy. Różnica między zwykłymi grami, które są na Androidzie, a poprzez to, że możemy swój kontroler ustawić w dowolnym miejscu, jak i w dowolnym rozmiarze. To jest bardzo fajnie, funkcjonalne. Oprócz tego możemy podłączyć do tego naszego pada bezprzewodowo i grać sobie na padzie w gry, które mamy dostępne w PlayStation Store. Tak samo możemy wykorzystać go do grania w gry z PlayStation i w tym momencie mamy na dole kontroler, do góry ekran, na którym gramy. Oczywiście też ten kontroler możemy ustawić na dole. Trzeba ma być w jakim miejscu, większy, mniejszy, czy ewentualnie te przyciski mają być znajdować się gdzieś do góry.